Wiecie, ilu z was dzisiaj Kościół oddaje bezwiednie w ręce demona i na potępienie? Mówiąc wam, skoro się kochacie, macie prawo do Komunii Świętej. Ale kochacie się wbrew prawu Bożemu. Bóg sobie tego nie życzy i to wyjaśni. W związku z tym Kościół oficjalnie ci oddaje w ręce szatana. Jeszcze depcze się po Bogu, uroczyście po Jego prawie. Kiedy zamach nie wyszedł, to za półtora roku znowu zwołali synod. Metoda irlandzka, rozumiecie? Raz nie wyjdzie, drugi raz wyjdzie. O naszych biskupach się mówi, że przyjęli z twarzą. Za pierwszym razem. Ale za drugim podali już rękę diabłu. Dlatego są tak karani od maja ubiegłego roku przed bicz Boży na naszych biskupów i kapłanów. To dzieci nic nie zelży. Kary za grzechy pozostaje jednak takie same. A wam nagadali? Rób ta, co chceta, możecie komunię świętą przyjmować, jeśli kochacie. Kazali nam biskupi przyglądać się ludziom, ale nie powiedzieli nic, przyglądzie się Bogu.